Reruszkę do ręki, biorę ciebie i wjeżdżamy normalnie na orbitę i potem spadamy, wiesz co chodzi? A jeszcze bierzemy spadochrony i normalnie lecimy. Ja po matce pokazuję teraz, zastąpiłem cię. Z fajniejszą wersją. Tak, ja muszę tego komuś spuścić w pi***ę. Kam? Gnój! Na szpitalu! Nie dejrzuję! Obywatela! Teraz tak, osoba w nim... Zabrało mi mój... Dobrze, osoba w dyni. Cię, mogę podejść do negocjacji? Ja podejdę! To jestem psychologiem! Ja do negocjacji podejdę! Panie Grym! Ja psychologiem jestem! No to niech skacze. Co pan mówi? Pan ma szelbiozę jakąś! Ty, a wiesz, że... Skoczył. O, skoczył. Przeżył! I wylądował, patrz! A nie. Jednak nie. Dawca nasienia. No. A nazwisko pani zmieniło, ale tak nie, ze względu nie na... Nie, bo dzieci nie chciały być bankartami. A, okej, okay, okej. Okay. Czyli jeśli byśmy zadzwonili do pana Janka, to rzeczywiście zgodzi, tak? Nie będzie za chwilę sprzeczek pod tytułem, że jednak... Nie mamy ślubu, więc jakby nie powierzę z tym jego żoną. Najpierw on, jak do mnie podszedł, próbował mnie pocałować. To położyłam rękę na jego klatce i go odepchnęłam. Potem było tak, że zaczął mi mówić, jak to mu na mnie nie zależy i tak dalej. Przytulił mnie wtedy. Ja na niego spojrzałam. Położyłam mu rękę na ramieniu i się pytam, czy naprawdę mu tak bardzo na mnie zależy. On powiedział, że tak. Więc wyjechał mu w pysk z całej siły, pytając, tak ci zależy, że szlajasz się właśnie z jakąś medyczką na randce. Co? Zgłaszam cię do administracji. Za godmoda. Twoje wrak sam tak chciał na żywo. To ode mnie jakby odbył, więc może wierzę, że i tak nie. No i co? Trzecia prawa trasa, kierunku industrialny. Skupiłeś się. Dosyć żyjesz? A mnie w... Cofam wszystko to, co powiedziałem przed chwilą. No i widzisz, można? Można. I teraz zamiast batonów będziesz jadła warzywa. Niech mama już wróci. Co? Jestem Maciek. Tylko dlaczego my znowu dostajemy? My tu świeżynki jesteśmy, my jeszcze się niczego nie dorobili. Aby pół miliona na koncie. Wszystko wina tego Natana. Samochody mu się marzą jakieś Toyota, i potem tak jest. Prawda, córcie? Dziś, że nie zginął żaden człowiek przez to, okay? Jak zginął? To, on taką... to słuchaj, będzie problem. Ale to już po twojej dobra, stronie. Następnym razem proszę nie blokować przejazdu służby, mi nie siadać do was. Dobra, sorry, jestem starym dziadem. No, że się zrozumieliśmy. Będziecie niedługo mieli bardzo dużo pracy. Ktoś go ginie. Ktoś będzie podpalony. A ty, komendancie, raczej, że się nie radzisz, będziesz za to płacił. Wyjdę cię stąd. I tego dopilnuję. No nic, jest jeszcze szpital, a tutaj już mnie prawie zatrudnili. 2700. 2700 miliona. 2,7 miliona. Sylwia S14. Mało na mieście. Chyba 3. Chmielasz, ja widzę, że to jesteś ty dalej. Ale chcesz przebić za 3 milionów? Nie, jednak nie. No, jednak nie. 2700 czwórka. 123, 2,8. 123, 2,8 Sylwia. O co chodzi? A, bo ten zdajecie. Jo! Nie no, wyłączaj tu. Chciałem zapytać, czy zechciałabyś spędzić ze mną resztę swojego życia i zostać panią Lawson Nelson? O, jestem zaskoczona, to mało powiedziane. Tak. Tak? Tak.
Tak. Tak, tak. Tak. Chodź tutaj, pyska. Tu jest. Za. Tutaj. Leży. Co ty robisz? No ja przyjechałem na spotkanie z Pablo. Co ty robisz? Aj. A ty masz z bifa jeszcze z kimś oprócz teraz? Aha. Nie no, czekaj. Naprawdę? No to ty zapierdolisz na godzinę przez środek miasta. Ale zaczął się ser! Koszulki ser tu! No i co, no Shelby Degrad! Z Pykusem Bad Boys 1, Bad Boys 2 część. Nie no, jak my zaraz idziemy ale na ten nie... patrol, to trzeba zrobić coś trzecią. Bo to jest k***a! KETON! Jego śmierć nie jest oficjalna? Debil. Halo, może pan sąsiad tam? Trochę ciszej? Okay? Przepraszam, Ksylek. A wiesz, co mówili? A wiesz, co mówi... No. W sądzie? Co? Proszę o godny wymiar kary. 216, mogę zareagować na boostingce klasy, tylko po które... O Boże! Patrz, tam jest nowa dziewczyna Czarka. O, idę się przywitać. A gdzie jest Rosa? Dobra, zadzwonię zaraz. Rosaria Foster Trentini. Cześć. Halo? Coś ci się stało? Nie, gdzie jesteś? Wchodzę na 11. Ja mam zielone... A nie, on ma kto nie skacze, ten z policji. Hop! Kto nie skacze, ten z policji. Hop! O kur... O ja... On już skoczył, Bolowski, on już skoczył! Lecę! Nie! Kapela, tak nie możemy! To może jednak nie będziemy przeszkadzać parom. Ja ogólnie myślałem, że pani nie ma gaci. I się przeraziłem. Nie, no mam, spokojnie. To może polecimy do kolejnej lokalizacji. Myślę, że tam będzie więcej. Ciekawe. Tylko dzieci to powodzonka tam dalej. Dobra. Naprawdę myślałem, że kopyto wielbłąda człowieku.